Dziś przyjrzymy się, czym jest liberalizm, będący jedną z głównych idei kształtujących społeczeństwa zachodnich demokracji liberalnych. Liberalizm to filozofia polityczna i moralna, traktująca wolność jako nadrzędną wartość. Kładzie ona nacisk na indywidualizm i tolerancję oraz stawia prawa jednostki ponad interesem grupy. Występować może on w wielu różnych odmianach, powszechnie jednak opiera się na ideach takich jak własność prywatna, dobrowolność relacji i egalitaryzm rozumiany jako równość szans, przez co naturalnie współgra z ideami kapitalizmu i wolnego rynku, a na warstwie politycznej popiera demokrację, pluralizm i świeckość państwa liberalizm powstał jako jedna z idei oświecenia, m.in. w sprzeciwie wobec tradycyjnego, hierarchicznego feudalizmu. Jako jednego z głównych jego twórców wymienia się zwykle Johna Locke'a, opisującego ideę umowy społecznej, zakładającej m.in., że władzę w państwie można sprawować jedynie za zgodą społeczeństwa. Postulował on, że każdy człowiek ma danemu przez Boga prawo do życia, wolności i własności, twierdząc jednocześnie, że religia jest sprawą prywatną i sformalizował ideę rozdziału państwa i kościoła, zakładając, że rząd nie ma prawa do ingerowania i moralnej oceny prywatnego życia obywateli, pozostawiając te kwestie ich indywidualnemu sumieniu. Poprzez historię idee liberalne inicjowały m.in. ruchy na rzecz równouprawnienia oraz praw obywatelskich. Dając również ideowe uzasadnienie do użycia siły w celu wywalczenia wolności od ucisku, motywowały wystąpienia zbrojne, takie jak wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych wraz z ich deklaracją niepodległości i kartą praw obywatelskich, lecz również rewolucję francuską, która ostatecznie przerodziła się w rządy terroru i masakry ludności cywilnej. Z kolei w XX Wieku liberalizm stawiał się w kontrze do kolektywistycznych idei faszyzmu i komunizmu. Współcześnie wiele idei liberalnych stało się wartościami domyślnymi regulującymi zasady dyskursu publicznego w liberalnych demokracjach zachodnich. Główne jego dzisiejsze odmiany to socjaliberalizm, promowany m.in. przez ruchy socjaldemokratyczne, według którego państwo opiekuńcze powinno interweniować w gospodarkę i życie społeczne, by dbać o dobrobyt i realizować potrzeby socjalne obywateli. Oraz liberalizm klasyczny, postulujący, że wpływ rządu i instytucji państwowych na gospodarkę i Powinien być ograniczony do minimum i skupiać się jedynie na ochronie praw i zapewnieniu bezpieczeństwa obywateli. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zobacz również inne nasze filmy. A gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, to zapraszam na nasz profil na Patronajcie. Do usłyszenia.